Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr, dyrektor krajowy firmy Duolife. Wpadłam dzisiaj, Piotr, do Ciebie do biura podejrzeć Cię troszkę, co Ty tutaj robisz, ale witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie, Dorotko. Piotrze, Ty dzisiaj masz być świadectwem dla innych. O to Cię poprosiłam. Chciałabym, żebyś... Będą tutaj dzisiaj trochę dwa świadectwa, ale głównie skupmy się na świadectwie pierwszym, czyli na poście. Przebyłeś post. Ile czasu udało Ci się przebyć ten post? No powiem, udało mi się... Byłem wytrwały cały post, tak? 6 tygodni. Plus oczywiście wychodzenie. Super, tak? Które nie było, które nie było... Troszeczkę tam umykałem, ale przyspieszyłem sobie, tak? Aha. Ale wychodzenie również... uważam jako drugą część postu. Super. Jakie efekty masz postu? Jeśli chodzi o choroby, czy chorowałeś na coś? Wiesz, czy chorowałem na coś? Akurat gdzieś tam w przeszłości miałem problemy z serduchem, kucia w sercu, dodatkowo stłuszczenie wątroby, które nie wiem, czy w 100% gdzieś tam po czasie, jak się dowiedziałem o tej właśnie dolegliwości, w jakim było stanie. I jeszcze dodatkowo dosyć tak popularna choroba skórna, no ale to już nie ma żadnego znaczenia. Czy pozytywnie wpłynął na te wszystkie choroby? Tak, bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Uważam, że jest w tym momencie dużo, dużo lepiej. Skutek uboczny postu? Miałeś? Tak, utrata wagi. Utrata wagi, no niesamowite. Ile udało Ci się stracić? 17 kg. 17 kg. 17 kg. Chociaż powiem szczerze, że to był również jeden z powodów, poprzez który się również podjąłem, tak, żeby akurat przejść ten cały post. No tak, czyli kilogramy plus zdrowie, no jakby to wszystko idzie w parze, bo osoby otyłe raczej zawsze mają coś nie tak ze zdrowiem, prawda? Tak mi się wydaje. Tak, na pewno. Tak idzie. Na pewno styl życia, sposób odżywiania, tak, no to ma największy oczywiście wpływ. Czyli raz na jakiś czas taka głodóweczka na pewno się przyda, także mi również pod takim kątem mentalnym to było dla mnie również wyzwanie. Z tego względu, że no wiadomo, gdzieś tam cały czas gonimy, cały czas się dążymy do czegoś i mamy raz z górki, raz pod górkę, to tego typu post no też po części jest taką próbą naszej siły, tak, w dążeniu do czegoś. Także uważam, że to już dla osób również, które pod kątem takim chcą się sprawdzić. Bo to było wszystko. Też tak, że postanowienie noworoczne mówiłeś, tak? Postanowienie noworoczne, do tego postu się przygotowałem około rok czasu, znaczy przygotowywałem. Zabierałem się tak naprawdę, tak? Bo ten post chciałem zrobić rok wcześniej, no niestety nie udało mi się. A skąd się o nim dowiedziałeś? Skąd się o nim dowiedziałem? Dowiedziałem się akurat od Krzyśka, od Twojego męża, tak? No i byłeś na naszej grupie wsparcia, Byłem na Waszej grupie wsparcia. Czy czułeś to wsparcie na tej grupie? Czułem wsparcie, bardzo fajna społeczność, dużo informacji. Korzystam z niej do tej pory, nawet jeśli nie jestem na poście, oczywiście czytam posty, z tego względu, że tam jest dużo wartościowych rzeczy na temat odżywiania, na temat przepisów, żeby stosować przepisy, które akurat tam udostępniacie na stronie, no nie trzeba być na poście, tak? Naprawdę od czasu do czasu myślę, że raz w tygodniu, taki jeden, dwa dni warto skorzystać z tego, tym bardziej, że no, dużo fajnych, smacznych rzeczy. Super. Czy polecasz innym post? Oczywiście, jak najbardziej polecam innym post. Myślę, że jeszcze w tym roku go zaliczę. Tak? Super, myślę, że tutaj już Piotr, w jakiś teraz sposób... powiedz nam o drugiej sprawie. Ponieważ ja ostatnio nagrałam taki film o suplementach, ponieważ rok czasu temu znajomy, nasz wspólny w sumie znajomy, zaprosił mnie właśnie na konferencję zdrowego żywienia i podał mi takie wartościowe rzeczy, jeśli chodzi o suplementy. Ja tego użyłam i to naprawdę podziałało na mnie, na moje dzieci. I teraz mam takie pytanie, a propos właśnie tych suplementów, bo podobno suplementowałeś się także na poście, tak? Suplementowałem się, nic sobie nie odmawiałem, ale też... Ograniczyłeś, tak? Ograniczyłem. No, tak troszeczkę te suplementy. Fajnie, bo też dziwię się z tego względu, że z tego co wiem, to ty byłaś zawsze przeciwna suplementom. Tak, tak. A dałaś się namówić. Właśnie o to chodzi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że będąc na konferencji zdrowego żywienia, była sytuacja taka, że doktor Kardasz zaczął dokładnie mówić o wszystkich suplementach, co w nich jest. I okazało się, że zioła, owoce z całego świata i wszelkie inne rzeczy, które tak jakby
jakby ja szukałam po sklepach internetowych, próbowałam zadobyć gdzieś w sklepach zielarskich, okazało się, że w tych wszystkich suplementach on czy cała rada naukowa to wszystko po prostu jakby zrobili koncentrat z tego i wkleili naturalne suplementy, po prostu włożyli to w butelki jako naturalne suplementy, tak? W butelki czy w pastylki, które można sobie dosypać do jedzenia, tak? I no to mnie przekonało. A co mnie przekonało? Przede wszystkim przekonało mnie to, jak pomogło moim dzieciom. Pomogło także mi w lepszym samopoczuciu pod koniec ciąży, gdzie nie mogłam wejść nawet już po schodach, to nagle dostałam powera, jakbym... Nie wiem, jakbym była motylkiem, więc... A już miałam już taki duży brzuch przed sobą. No dobrze, ale Piotrze, ja Cię chciałam jeszcze zapytać, bo na pewno ludzi interesuje, jeśli chodzi o te suplementy. Co to... Dlaczego... czy już wiemy, że naturalne, tak? Ale dlaczego się suplementować w dzisiejszych czasach? W dzisiejszych czasach ja zdecydowałem się na suplementację z tego względu, że no niestety... W obecnych czasach to, co dostarczamy do swojego organizmu, no, jest wszystko wyjałowione. Jest dużo chemii, jest dużo syntetyków, jest dużo naprawdę złych rzeczy, które no, nie wspierają naszego organizmu. Przetworzonych rzeczy, tak. Sterydy w mięsie, antybiotyki różnego rodzaju. No, a czemu się suplementowałeś na poście? Przecież mamy warzywa, owoce, tak? Podobno dostarczamy... No właśnie. No właśnie, a co jest tam, tą historię? Te podobno, tak? Czy te podobno było zawsze u Ciebie? Czy byłaś bardziej przekonana, że jednak jest tam dużo tych fajnych rzeczy, tych odżywczych? Byłam przekonana. Byłaś przekonana? Byłam przekonana, że, znaczy wiem, że są toksyny, że oczywiście wszędzie są... jakby te ulepszacze, jeśli chodzi o uprawę tych warzyw teraz, tak, no wszyscy, żeby, jakby to, mówią, uprawcy mówią, czy nie wiem, jak to nazwać, mówią, że trzeba, jak nie podsypiesz, to nie urośnie, to tak? To nie urośnie i tak samo właśnie. Więc ja wiem, że jest ta chemia, tak? Jest ta chemia, trochę co tam podsypują, no w tym momencie, no 7 miliardów ludzi na świecie, nie ma co się oczekiwać, w tym momencie jest to biznes, tak? Teraz w tym momencie się produkuje żywność, a nie uprawia. Kiedyś były uprawy, były wartościowe uprawy. Ja akurat mam teściową, która była rolnikiem. Kiedyś rolnik praktykował dwupolówkę, a teraz w tym momencie jest wszystko nawożone, tak? Kiedyś co roku uprawiało się co innego, dwu, nawet trzy polówki z tego co wiem. Poprzez to warzywa, owoce, te wszystkie rzeczy, które były dostarczane do sprzedaży, tak miały naprawdę dużo wartości. W tym momencie nawozi się te wszystkie rzeczy tylko po to, żeby przyspieszyć proces produkcji. Ostatnio, powiem Ci, słyszałem, rozmawiałem ze znajomym, który chciał kupić truskawki również od swojego kolegi, tak? Który po prostu ma swoje uprawy, tak? To można nazwać. To on po prostu mu odradził. Nie, no słuchaj, nie da rady z tego względu, że to jest tak wszystko nawożone. Ale wiesz co, ja kiedyś też miałam taką sytuację. Ktoś po prostu powiedziałam, że chce dobre jabłka dla dziecka i chciałabym, no miałam tam znajomego, który miał tak jakby swoje drzewka, mówię, wiesz co, daj mi trochę tych jabłek dla mojego synka. A on powiedział, że nie, wiesz co, sorry, ale ja Ci nie dam tych jabłek. One no nie właśnie są dla Twojego dziecka. No i tu jest taki kolejny przykład. Tu jest taki kolejny przykład. Akurat firma, z którą współpracuję, czyli firma Duo Life, również idzie w kierunku uświadamiania osób pod kątem zagrożeń, pod kątem rozwiązań, tak, które również daje. I ja bardzo często powtarzam na prezentacjach, bardzo często również podczas rozmów z innymi osobami podkreślam i mówię o przykładzie, który akurat ja sam doświadczyłem. Kiedyś, jak akurat małym dzieckiem byłem, tak, chodziłem do szkoły podstawowej, człowiek potrafił wrócić ze szkoły, po drodze gdzieś tam zerwał od sąsiada albo gdzieś po drodze od osoby gruszkę, jabłko, tak, i te jabłko, tak, gruszka, czy tam dwa jabłka. Nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. No i wiesz, jak za siatkę wystawało, no to niestety tak kusiło, tak? Ale dziecko zaspokajało swój organizm, tak, dzienne zapotrzebowanie witaminy C i jeszcze jakieś
inne niezbędne minerały, tak? A w tym momencie przy dzisiejszych jabłkach, tak, na przykład kosztele kiedyś były takie dosyć bardzo popularne, dziecko musiałoby zjeść około 3-4 kg jabłek. A jeszcze tutaj, jak jesteśmy przy tym, powiedziałeś, że masz takie statystyki właśnie, które jakby firma też Ci udostępnia i propagujecie to dalej, tak? Czyli mógłbyś nam pokazać ten slajd, który... Tak, oczywiście. Akurat jest teraz w tym momencie pokazany slajd na podstawie wybranych warzyw, tak? I tutaj na przykład marchew, którą bardzo często spożywamy na diecie dr Dąbrowskiej, proszę zwrócić uwagę, magnezu, i to jest tak, to są lata 85. I końcowe badania, końcowe wyniki to jest 2002 rok, czyli 14 lat wstecz, tak? 14 nawet i 15. Marchewka posiadała około 21 jednostek magnezu. Tak, w tym momencie jest to 6 jednostek. Szpinak. Mniej banany, jak ja lubię, a tutaj 330 było w 85 roku, tak? A w 2002? Kiedyś, 18, kiedyś człowiek czyli zjadł, dzisiaj kiedyś człowiek, nie ma nic. Kiedyś człowiek zjadł banana, tak? No i akurat zaspokoił, nawet miał pewnie nadwyżkę witaminy B6 w swoim organizmie, a w tym momencie musiałby zjeść około 15 razy tyle bananów. Ja ostatnio rozmawiałem... Ja się śmieję, ale to jest przerażające. To jest przerażające, naprawdę. I teraz zwróć uwagę na to, że jeśli jesteśmy na diecie, jak ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby ograniczyć również swój organizm do tego, że on by nie otrzymał odpowiednich minerałów, składników odżywczych, tak? I tu pokażę Ci jeszcze taki fajny slajd, o, to jest ten slajd, który pokazuje, że codziennie powinniśmy akurat dostarczać około 90 składników odżywczych. 60 minerałów, 16 witamin, tak? Aminokwasy, omega. I no niestety w tych czasach to wszystko jest wyjałowione i ja akurat jak zaczynałem swój post, to był 2 czy 3 stycznia, to tym bardziej w tym wszystkim nie było nic wartościowego. Nie było sezonowych. Ja podjąłem decyzję, że świadomie będę korzystał z suplementacji z tego względu, że w tym momencie suplementacja, mądra suplementacja, tak naturalna, bo wiadomo, że są suplementy, diety, które posiadają kupę syntetyków, kupę chemii, no i one prawdopodobnie by szkodziły w trakcie postu, ale jako ja osoba, która akurat no, wiem, co mam, postanowiłem no, cały czas kontynuować to wszystko i dostarczać do swojego organizmu, bo jednak organizm i tak jest osłabiony na poście, tak? I tak te minerały i te witaminy, które dostarczałem, no one po prostu były wsysane przez organizm przy takim obciążeniu, tak? Przy takim... Przy byłeś aktywny, tak? Też byłem aktywny, dużo spędzałem czasu w pracy, cały czas wyjeżdżałem, cały czas jakieś spotkania, także... No dużo się u Was dzieje z tego, co opowiadasz, tak? Dużo się dzieje, tak, także nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby po prostu być na poście doktora Dąbrowskiej, a jeszcze dodatkowo no, tak obciążyć mocno organizm, bo... Jeszcze tutaj Ci przerwę, żeby powiedzieć tutaj wszystkim Państwu i żeby każdy zauważył, że skoro schudłeś 17 kilo, tak, to tak jakby nie czułeś spadku wagi, znaczy nie czułeś, że waga Ci się zatrzymała w trakcie, czyli odżywianie wewnętrzne nie wyłączyło się poprzez suplementy. Nie. Na pewno się nie wyłączyło, skoro z wagi spadałeś i spadłeś aż 17 kilo, to... To było coś niesamowitego. Nie było tych zatrzymań wagi, tak? Wiesz, ja cały czas byłem w procesie suplementacji, tak? Ja cały czas mój organizm od 4 lat otrzymuje... No tak, jakby naturalnie. Naturalnie, tak? O, przepraszam. Miałem wyciszyć telefon, no niestety zapomniałem. Przepraszam za usterki. I teraz, o czym tu mówiliśmy? O tym, że naturalnie że byłeś, twój organizm był przyzwyczajony do tego, że brałeś przez tyle lat suplementy. Kiedyś naturalną suplementacja, tak? No właśnie suplementacja w tym momencie to jest troszeczkę źle interpretowana, z tego względu, że kiedyś na przykład naturalną suplementacją było odpowiednie odżywianie się, tak? Według mnie, bo suplementacja nie jest niczym innym jak dożywienie organizmu o niezbędne minerały. Przepraszam, ja tylko wyłączę telefon i wyciszę go całkowicie. Dobra. A po prostu dużo osób. W tym momencie suplementacja często jest wykorzystywana przez koncerny farmaceutyczne, które no, nadużywają tej nazwy, nadużywają akurat tego i po prostu to jest źle bardzo często. Czemu myślisz, że dlaczego jest powszechnie powiedziane, że na poście nie można?
Znaczy, kiedyś tak było, że nie można się suplementować. Tak naprawdę nie wiemy dzisiaj, jaka jest prawda. A ty jesteś świadectwem, że suplementy brałeś. Ale brałeś naturalne suplementy, tak? Tak jakby ekstrakty z tych wszystkich owoców, z tych wszystkich warzyw, z ziół, z naturalnych antyoksydantów i antybiotyków, tak? Typu czosnek, no ja myślę, imbir. Tak, czosnek, imbir na przykład. Mamy jakieś takie różne zestawienia, które akurat zawierają te rzeczy, które są dostępne w tych warzywach, w których powinny być w tych warzywach, tak? Które są dostarczane na doktor Dąbrowskiej. I nie ma żadnego zakazu uzupełniania naszego organizmu podczas diety o niezbędne minerały, tak? Które są akurat w warzywach, w jabłkach, w bananach to nie, ale w marchewkach, tak? W brokułach, we wszystkich warzywach. Tylko no mówię, do tej pory było prawdopodobnie tak, że w żaden sposób to nie szkodziło, a teraz ta chemia, która się znajduje w tych warzywach, no więc bardziej szkodzi niż pomaga. Czyli nie wierzę, że suplementacja w znacznym stopniu podbija kalorie, które akurat również są, tak jakby ograniczenie kalorii w diecie Dąbrowskiej jest bardzo ważnym czynnikiem, poprzez to, że musi być ten proces samoodżywczy, tak, i zjadanie się organizmu i wewnętrznego odżywiania. Także, ale to są takie ilości, które po prostu dostarczają nam to, co niezbędne, ale ta ilość kalorii w dalszym ciągu, jeśli byłoby urządzenie, które by było w stanie zmierzyć tak jakby ilość kalorii podczas diety Dąbrowskiej i jeszcze dodatkowo z badania podczas dostarczania suplementacji, to ja myślę, że to naprawdę byłby nieduży procent. Tak. Piotrze, bardzo Ci dziękujemy, że podzieliłeś się z nami tym, dlatego że na pewno wielu osobom odpowiedziałeś na pytanie. Miejmy nadzieję, że pomogliśmy. Dziękuję za przyjęcie tutaj w biurze, za poświęcony czas, bo wiem, że jesteś człowiekiem bardzo zajętym. Obiecuję, że kolejnym razem, jeśli będę już przystępował do postu, to bardziej będę zwracał uwagę na różnego rodzaju rzeczy. Może postaram się co któryś dzień nagrywać takie świadectwo podczas już postu, tak? Tylko żeby po prostu podzielić się, bo dużo rzeczy już nie pamiętam, tak? Ja akurat jak być może w takim razie jeszcze wrócimy na kanał z Piotrem. Serdecznie pozdrawiamy, tak, ale wszystkich. To już możemy zrobić tak, że po prostu będę mówił codziennie, gdzie, co, jakie rzeczy biorę, w jaki sposób się czuję, energię. Jeszcze dodatkowo dołożę do tego sport. Rozumiem. Super, super. To też będzie fajny przekaz. Bo zauważyłem zanik mięśni, o to, co jest ważne. Tak, zanik mięśni, gdzie po prostu, jak ćwiczyłem przed postem, to, no, jest, to mięśnia były no, w miarę takim dobrym stanie. Tak? Podczas postu starałem się ograniczać ćwiczenia z tego względu, że się bałem. Tak? No i zauważyłem ten zanik. Teraz będę znowu się starał. No, ale byłeś bardzo aktywny, więc tak jakby jedno w drugie wchodziło, tak? Bo byłeś, jeździłeś, chodziłeś, tak? Spacerowałeś, jakby przebywałeś trochę na powietrzu także, prawda? Więc coś tam robiłeś, nie? Bo schody na czwarte piętro na przykład. Do biura. Tutaj, gdzie masz biuro, tak. Okej, Piotrze, tym akcentem kończymy. Bardzo Ci dziękuję. Życzę powodzenia na kolejnym poście. Czy chcesz coś powiedzieć ludziom na grupie, osobom, które przechodzą post? Życzę powodzenia i polecam akurat post, polecam grupę, bo jest naprawdę dużo wartościowych rzeczy, żeby nie ta grupa wsparcia, no ciężko by mi było wytrzymać te 6 tygodni, tak? No te początki wiadomo są no, najgorsze, no ale jak się ten początek przezwycięży, no to już naprawdę jest z górki i dla osób, które naprawdę czegoś szukają w życiu, znaczy do czegoś dążą w życiu, uważam, że post dr Dąbrowskiej również jest takim taką miarą naszej wewnętrznej siły, tak? I duchowo działa. Naprawdę fajnie. I tym akcentem kończymy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.